Jestem Siedunek, czekajcie, którym to się robiło. Huuu! Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Jak widać, jestem dzisiaj porządnie ubrany w koszuli, a to z okazji bardzo ważnej rzeczy. To, co zrobię się pod ostatnim odcinkiem z Mr. President, po prostu rozwaliło mój umysł. Prosiłem was o wbicie 300 łapek w górę, jeżeli się nie mylę. Tak, dokładnie 300 łapek w górę i myślałem, że będzie problem. Wy zgadnijcie, ile wbiliście. 1230 na moment, w którym to nagrywam. Nie wiedziałem kompletnie, co się stało pod odcinkiem. Z jakiej racji tyle łapek? Dlaczego to się tak dzieje? Ale widocznie jestem dobry, więc po prostu bardzo wam serdecznie dziękuję. I skoro wy już takie wyniki potraficie robić, to wchodzimy na kolejny poziom. 100 łapek w górę wbija następny odcinek. Chyba że skończymy w dzisiejszym odcinku Mr. Prezydenta. Coś jeszcze miałem wam powiedzieć. Chyba że intro. Dobra, tak więc jak widać, jesteśmy już w grze. I zróbmy najpierw te wszystkie potrzebne misje. I have you accepted Trump into your life? Czyli zaakceptowałeś Trumpa w swoim życiu. Są takie slogany, takie ulotki rozdają właśnie, tylko że zamiast Trump jest Jesus. Czy wiesz, czy przyjąłeś Jezusa do swojego życia? Więc zobaczymy, czy przyjęliśmy Trumpa do swojego życia. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe przeżycie. Zobaczmy. Dobra, jesteśmy już i jak widać, Trump stał się jakimś bogiem. Widać tutaj jakieś rzymskie rzeczy, czy tam greckie. I widać, że jest ubrany, kurde, w jakąś szatę taką piękną. No i widać, że odgrywa on rolę Jezusa. Jak ja mam to zrobić, żeby tam dolecieć? Kurde, to jest trudne, więc chyba trzeba po prostu dodżować. Wiecie, trzeba chyba po prostu wlecieć w pocisk. I teraz też to właśnie zrobiłem. Wydaje mi się, że udało nam się go ocalić, tylko my umarliśmy, ale udało nam się go ocalić, więc super! Po raz pierwszy, za trzecim razem udało się. Fuckstat 69, follow the gospel ramp. No i jest śmiesznie. No i jesteśmy, i jak widać musimy, tutaj są jakieś dziwne rzeczy. Czekajcie, którym się robiło salto? Okej, pamiętam. Nie, może jakbym to rozwalił, ale raczej się nie da. Jak widać dużo mamy czasu dość. Aha. Dość dużo mamy czasu. Tylko jak to zrobić, żeby nie spaść? Cały czas chyba muszę skakać w takim razie. Dobra, jakoś to idzie. No nie, spadłem. Kurde, ale jak widzieliście, to był sposób. Bo jak biegłem, to po prostu się zapadałem. A skacząc idzie to całkiem nieźle, tylko że mam jakiegoś raka w oczach i nie potrafię doskoczyć. Tak, wiem, ludzie, że nie ma się co śmiać z raka. Absolutnie się nie śmieję z osób chorych na raka, czy... Nie trafiłem! Dobra, jesteśmy już blisko i teraz na spokojnie. Znowu nie... No nie wierzę. Dobra, skakanie już mi idzie ideolo i po prostu go wypchnę. No nie trafiłem, no ile razy można? O, w sumie, ale jakbym wleciał do niego tak z saltem, to też nie byłoby wcale taki głupi pomysł, nie? Jakbym teraz na przykład nacisnął salto. Ja pierdniczę. Ej, dobra, znalazłem lepszy pomysł. W ten sposób można to chyba pokonać. Chyba. Raz mi się udało prawie do niego dolecieć, ale jakbym spróbował... O! Leciałem! Teraz. Kurde, ta ręka mnie zatrzymuje. Trafiłem, dobra, udało się, kurde! Nie, no nie wstawaj, zejdź z linii strzału, Donald! Donald! Nie trafi w ciebie, nie, no jesteś chyba poza linią, nie? Jest! Kurde, tyle się starałem, nie wiem, to było proste w sumie chyba. Ramps godlike reflex dodge, czyli kurde, doskonały refleks Donalda Trumpa pozwolił mu uniknąć kuli. Bo to wcale nie nasza zasługa, bo to nie ja zrobiłem, żeby on to unikł. Nie, po prostu tak było, no on ma, jest po prostu idealnym człowiekiem, jest Bogiem, dlatego unika takich rzeczy. Ramp will solve all of your problems, czyli Donald Trump rozwiąże każdy wasz problem. Tak też właśnie jest. Przechodzimy dalej. Dobra, jesteśmy. Szybkie rozeznanie. Co tutaj trzeba zrobić? O, szybko to się dzieje, więc myślę, że trzeba od razu wbiec tutaj i jakoś wskoczyć tam, nie? No bo jak? Chyba że trzeba po prostu stanąć na linii strzału znowu. Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak. Nie trafiłem, ale fajnie odleciałem. Jak ja latam tam. Nie, no nie mam pojęcia. Znaczy mam pojęcie, ale nie wiem. Może jakbym w tą stronę bardziej poleciał? To nie jest głupi pomysł. Może po prostu ściągnijmy go stamtąd. No nie, no to raczej snajper go pierwszy ściągnie. Dobra.
Było blisko. Bardziej się rzucę w tamtą stronę, żeby mieć więcej czasu na... O! Udało się! I to się nazywa perfekcja. To się nazywa idealne usposobienie. Nie wiem czemu tak powiedziałem, ale przechodzimy dalej. Ej, po raz kolejny musimy przeskoczyć na tych. Myślę, że to trzeba saltem zrobić, nie? Albo i może nie. To jak? To jest easy chyba. To będzie coś, tak czuję, że to będzie easy, bo tu wystarczy doskoczyć właśnie w taki oto sposób i go po prostu stamtąd ściągnąć. Idealnie. Co z tego, że spadł z 20-metrowej wieży, ale żyjesz, panie Donaldzie. Wstań. Nie no, ziomek. No wstań. Wstań! Nie. Przechodzimy dalej. Okej, gdzie jest Donald? Tam jest Donald. Czy po raz kolejny tak mi się uda to zrobić? Wątpię, szczerze powiedziawszy, żeby tak mi się to mogło udać. Ojejku. Ale może... To wie, no tam widzę, że się coś tam roz... O kurde, to w sumie tak fajnie to tak zrobiłem. Mogłoby to mieć jakiś tam sens. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie. No kurde, gdybym wstał. Gdyby udało... O! Gdyby udało mi się tam jakkolwiek wstać. Dobra, czyli ja mogę tym tak jakby sterować, kurde, wam powiem. Nawet nie wiedziałem. Prawie! Ale widać, że slow-mo działa. Nie działa. To już nie wiem, czy działa. O, teraz zadziała, teraz zadziała. Nie zadziała. Stój, stój! Jest! Nie trafiłem! Trafiłem go w nogę, ale nie trafiłem go tak na tyle mocno. Kurde, byłem tam, a zrestartowałem. No, nie wierzę. Jest! Udało się. To się nazywa perfekcyjnie odjebane, jak to się mówi. Nie wiem, czemu przeklnąłem, ale uznałem, że to będzie dobry pomysł, ale wcale taki nie był, więc nie miejcie mi tego za złe. Misiaczki, przechodzimy dalej. Okej, udało nam się tutaj zrobić coś i teraz sprawdźmy, co my tu mamy. To wygląda jak jakiś koń? Trochę tak, ale wydaje mi się bardziej, że to są jakieś, nie wiem, wymioty. Dużo alkoholu, dużo whisky tutaj na pewno przybyło nam. Zobaczcie tutaj. Tutaj, HAUR, Ramp Plan for Terrorism, czyli plan Trumpa dla terrorystów. Jestem ciekaw, czy to dojdzie do końca tej mapki. Wątpię. Stało nam też jeszcze tutaj ten jeden, bo to już robiliśmy, jeszcze to trzeba zrobić. To będzie też na pewno bardzo ciekawe, ale przechodźmy tutaj i zaczynajmy. Dobra, jesteśmy. I co tutaj jest? Let's Gitmo Torture? Tam są terroryści, którzy mają na głowach hełmy... Hełmy... Wiecie kogo, nie? Lorda Vadera, czy ja dobrze myślę? Kurczę, nie, no bo... Chyba nie mogę go wrzucić na to, nie? O kurde, tutaj było już bardzo blisko. Teraz? Ramp dead. Kurde, nie mogę mu tak zrobić, bo wtedy on wpadnie na to. Co tutaj powinienem zrobić? Nie mam pojęcia! Udało się. Udało się, wystarczyło go walnąć w głowę, wtedy on się położył. Ramp life... Co on chciał? Czemu on bije te? Lecimy dalej. Okej, okay, i co tutaj? Ramp jest na samej górze, więc trzeba tak jakby skoczyć. A, dobra, wystarczy rozwalić te bloczki, on spadnie, nie? Spadł, spadł. I żyje, więc to najważniejsze, lecimy dalej. Co tutaj? Jesteśmy w jakimś typu więzieniu. Gdzie powinienem wskoczyć? Chyba przez tą ścianę powinienem przeskoczyć. Przez kilka ścian nawet. Biegnij po rampa! Nie zatrzymuj się! Wstawaj, wstawaj. No nie. Gdzie on był? Gdzieś tutaj, dobra, więc... Wow! Hulk! O... Hulk. Nie, no nie. Dobra, czyli tak muszę bardziej pod skos biec. To był Hulk, dopóki nie zatrzymał... No nie, znowu. Dobra, już muszę wiedzieć. Tutaj tak. Tutaj nic nie będzie. Tutaj muszę bardziej z tej strony. Tutaj muszę pewnie z tej strony bardziej, tak? Tutaj muszę bardziej tak... O! Teraz biegnę po Donalda! Nie zdążyłem. Tutaj z tej strony. Tutaj z tej strony. Tutaj jest jeden policjant. Skaczemy i biegniemy. Romp! Uratowany! Ale to było bliskie. To było w sumie bliskie. Ja bym chciał go położyć i go reanimować. Czy uda mi się go reanimować? Nie, nacisnąłem niechcący dwa, lecimy dalej. Dobra, jesteśmy tutaj i tutaj, z tego co widzę, pewnie będziemy musieli robić coś dziwnego. Tylko co? Ile mamy czasu na to wszystko, co tutaj się dzieje? Pewnie mało. Bardzo mało. Ale musimy troszkę poskakać po tym, bo... nie przeskoczymy przez ten mur. Udało się! Tylko tu są jeszcze jakieś bomby. O, przeżyłeś?
Ramp! Brawo! Jestem z siebie dumny, Donald! Jestem z siebie dumny, czekajcie, którym to się robiło. Huuu! Byłem bardzo z niego dumny. Jako ojciec, jako opiekun życia. To wygląda dość dziwnie. Dobra, gdzie jest Donald? Tutaj widzę, że muszę jakby przeskoczyć. Muszę nie pozwolić mu wpaść na to. Teraz mu nie pozwoliłem? A, udało się. Super. To było prostsze niż myślałem. I tutaj widać, że są jakieś tortury, tylko nie widzę Donalda. Donald jest na górze. Jak ja mam tam wskoczyć do tego Donalda, ja się pytam. Nie no, szczerze nie mam kompletnie pomysłu. Gram już w to kilkanaście przynajmniej minut. I nie wiem, co powinienem zrobić. Wydaje mi się, że to może być całkiem niezły pomysł, tylko że i tak nie zdążę wstać. Więc, saltem tu raczej nie wskoczę. Co zrobić? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Buleta też nie zdodżuje. O. Czyli po prostu muszę dotknąć ten, dobra. To jest w miarę logiczne, muszę dotknąć tej czerwonej tej. I wtedy on wyleci, dobra. Czyli jest już jakieś rozwiązanie, tylko jak to zrobić tak w miarę logicznie. Tu było blisko, ale dalej nie na tyle, żeby wygrać. Tutaj było za daleko. Czy bieganie saltem jest szybsze? I don't think so. I don't think so, mówi dla was Max Koło. Manu, biegnij i skacz i... Udało się! Brawo! Ale gdzie jest Donald? O, bodyguard saves Trump! Czyli w końcu powiedzieli cokolwiek o mnie. Dziękuję. Okej, czyli przeszliśmy już dwa tutaj tryby. Został nam Ramp's Connections to Russia, czyli będzie coś z Rosją. Powinno być dość ciekawie i został nam tutaj jeszcze jeden. Zobaczymy, ile jeszcze mapek zostało. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jak zawsze, jeżeli wam się podobało, to wiecie, co robić, nie? Tak jak mówiłem wam na początku odcinku, 400 łapek i wlatuje kolejny odcinek. Dziękuję jeszcze raz za aktywność i za wszystkie lajki pod poprzednim odcinkiem. Mam nadzieję, że ten wam się spodoba również. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli wam się nie spodobało, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobałem, zostawcie subika, taki czerwony przycisk tuż pod filmem. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.